Witam Państwa na kolejnej Galerii Rozdania Oscara. Kolejne gwiazdy pojawiają się na czerwonym dywanie, pozdrawiają Panów i pozują do zdjęć. Oj, już mamy pierwszy skrzyż poważny tego wieczoru, tak? Czuję, że agenci obu pań właśnie gęsto się tłumaczą. Państwa takie wpadki nie zdawają się często. Obie gwiazdy są mocno wzburzone, jak widać. Robią dobrą minę do złej gry, zresztą nie mają innego wyjścia. Wchodząca gwiazda, Jagoda, w zeszłym roku otarła się o nagrodę Akademii za rolę czarodziejki Yennefer. Oferia wielkich stylów wraca po przerwie. Obie to mocne kandydatki do Oscar. Tym bardziej niefortunna jest ta sukienkowa sytuacja. Atmosfera między gwiazdami wyraźnie się zagęszcza. Co tu się dzieje? Proszę Państwa, co tu się dzieje? Teraz już wiem, jak czują się moi koledzy z działu sportowego. Z tyłu gala rozpoczęła się na dobre. Drogie panie! Drogie pan, halo! Drogie pani! Zresztą wydaje mi się, że to, co się dzieje tutaj, jest dużo ciekawsze niż rozdania i przemowy. Szpakowski będzie zazdrościł. Proszę Państwa, czy ja jestem na gali oscarowej, czy na gali boksu zawodowego? Proszę Państwa, już wiem, co się tego się chyba nikt nie spodziewał. Ludzie czekali na emocje, nikt nie spodziewał się aż takich wrażeń. Tak, proszę Państwa, cóż za emocje, no nie sądzę, nie sądzę.